Witam. Dziś taki film. Prosili koledzy, żeby im z tymi lekami, ale miało być troszeczkę wcześniej. Była siła taka, powiedzmy, siła wyższa i nie dałem rady zrobić tego filmu wcześniej. Akurat kuna mi wlazła na poddasze i musiałem troszeczkę z nią zawalczyć i powiedzmy opanować tą sytuację, bo ci, którzy mieli kontakt z kunami albo kuną, które przede wszystkim kuny robią spustoszenie na poddaszach, w samochodach. U mnie tak 12-13 lat temu mnie kosztowało takie zasiedlenie się kun około 50 tysięcy złotych. Całe poddasze do przerobienia. I wtedy akurat była wełna i zdecydowałem się właśnie na pianę pór. Fajna, znaczy są pewnie plusy i minusy, ale ta pianka pór przynajmniej jest tyle, że szczelność jest dużo, dużo większa. Nie ma tych mostków termicznych, a dodatkowo jeżeli coś wejdzie na poddasze, to my to słyszymy. Jest ta akustyka taka, jest zupełnie inna, ta wełna, jeżeli chodzi coś po wełnie, to tłumi te ruchy tam na poddaszu, a przy pianie pór każde przejście to słychać. Pierwszym, tak co koledzy pytali, to jest właśnie taki lek. To jest Adeno 5 w 1. Dlatego chciałem pokazać, nawet tutaj dziś kolega pisał, żeby mu to właśnie zaprezentować. To jest saszetka, która na 10-gramowa na 4 litry wody. I tak jak wcześniej mówiłem, bardzo fajny środek, który w razie jakiejś takiej niepewności bardzo fajnie to jest zastosować. To tak jak tutaj producent przewiduje, to jest powiedzmy takie podanie w zależności jak też gołębi piją, ale 80 do 100 gołębi dziennie to ma niby to tak powiedzmy to tak przyjęte jest średnia i podajemy to przez 6 do 10 dni. Można tutaj tak samo na 2 kg karmy, ale można, to jest powiedzmy takie dwa sposoby podania. I jak można zobaczyć tutaj, to zwalcza takie podstawowe choroby, które mogą wystąpić w gołębniku lub nieraz dwie choroby, bo różnie to bywa. Jedna choroba wyaktywnia drugą chorobę. Ważne też jest to, że to ma bardzo długi okres ważności. Tutaj mamy tutaj do grudnia 26. To jest powiedzmy 3 lata, które możemy sobie to zastosować. Nie kosztuje to fortuny, między 6 a 10 zł, w zależności gdzie to kupujemy. Bardzo, naprawdę fajnie to się sprawia, u mnie to się sprawdziło bardzo dobrze. I przede wszystkim mamy takie, moim zdaniem w każdej hodowli powinna być taka saszetka, raczej może jedna, kilka saszetek, żeby powiedzmy na te pierwsze dni, jak się coś dzieje, żebyśmy mogli zareagować, wtedy to już się tak szybko, szybka reakcja, tak samo problem szybko się rozwiązuje, powiedzmy ta choroba, nie pozwalamy się jej rozwinąć, i gołębie już tego tak bardzo nie odczuwają. Także taki środek do podania i na pewno później to trzeba gołębie też odbudować, tak jak wcześniej mówiłem na tym filmie. Przede wszystkim podanie probiotyku, probiotykny i później coś na grzyba, bo po każdym zastosowaniu antybiotyków pojawiają się grzyby, i dobrze też zastosować jakiś taki środek antyfunki. Różne są producenci, ale dobrze też to tak zastosować, i później gołębie tak jak promotorem te aminokwasy gołębie fajnie to odbudowują się i tak jak u mnie tydzień czasu i gołębie nie ma śladu. Pewnie, że było tam
No, zwłaszcza jak są gołębie młode, no to wtedy się coś tam dzieje. Dobrze też jest zrobić tak, powiedzmy raz, dwa razy w roku badanie takie, nawet podstawowe. Dobrze też jest zrobić taki diagram całkowity. No, powiedzmy, to jest dużo droższe to badanie, gdzieś koło 280 zł kosztuje, w zależności tak samo gdzie to robimy. A takiego badanie podstawowe to koszt jest 50 zł. Można to sobie do 50 zł. Nie powinno przekroczyć 50 zł. I mamy te podstawowe, powiedzmy, te choroby już wykluczone i zarobaczenie, jeżeli mamy tego. No i też nie ma co dawać produktów albo leczyć, robić kuracji z zdrowym gołębiem. Jak nieraz słyszę, robimy kurację, no bo trzeba przed sezonem. Dobrze jest zrobić badania, wtedy już nie obciążamy tych gołębi. Gołąb ma bardzo małą wątrobę i ilość podawanych środków, no to wykańcza te gołębie. Także taki ten środek, tak żeby sobie koledzy mogli zobaczyć. Fajna sprawa. I bonusem będzie dla tych, którzy wcześniej nie oglądali, przez to, że spóźniony jest film, drugi lek, który moim zdaniem też jest bardzo fajnym. To są te cztery respiratory z Daka. Podobne działanie jak Adeno. Ten lek na Adeno, Adeno 5 w 1, to powiedzmy tu jest 4. Ale to też te podstawowe choroby załatwia. No i przede wszystkim to jest indywidualna tabletka. Mamy gołębia chorego. Tu nie jeden z kolegów, którzy skorzystali, mówi: gołąb chodził na skrzydłach. Po tym leczeniu nieraz weterynarze nieraz jeździli i nie pomagało. Jak ja im podpowiedziałem właśnie o tym leku, stawia na nogi, gołębie się szybko odbudowują i nie ma znaku. Pewnie, że każde leczenie gdzieś tam zostawia jakieś ślady, ale naprawdę fajnie to działa, zwłaszcza jak nam jeden gołąb, robimy izolację i nie wiemy, na co zachorował. Dobrze właśnie zastosować takie tabletki. Nieraz można po połówce dawać. I też ważną rzeczą jest to, że jeżeli podajemy tabletki, to dobrze to dać w oleju. Ja akurat daję, jeżeli mi się przytrafi cokolwiek, to daję w oleju rzepakowym. Nieważne, może być lniany, jakikolwiek. Chodzi o to, żeby ta tabletka nie przykleiła się do przełyku gołębiowi i nie rozpuszczała się, bo antybiotyk robi tam ranę i później się wdają infekcje i ten gołąb jeszcze gorszy jest niż przed tym przeleczeniem. Także takie dwa leki, moim zdaniem kolegom to pomoże troszeczkę. Najlepiej, żeby tego nie stosować, żeby wszystkie gołębie były zdrowe, ale tak jak to mówią, na wszelki wypadek to i ksiądz kucharkę tam trzyma. Także dobrze tak mieć w szafce gdzieś sobie schowanym. Coś się dzieje, zwłaszcza, że to nie kosztuje nie wiadomo jakiej wielkiej fortuny, a naprawdę pomaga. Pomaga to u mnie z zeszłego roku taki samiec, nawet ojciec tutaj tego gołębia, za chwileczkę je pokażę, przychorował, dostał takiego, powiedzmy, kataru, no i po trzech dniach gołąb był w formie. To się podaje, nie wiem, czy między 3 a 5 dni. Akurat to jest inny sposób podania. Nie mogę wyczytać, ale można sobie tutaj, nie wiem, czy na tyle jest dobrze. Gdzie tu jest polski, tu jest polski. No i tutaj takie. I też jest, jakie zwalcza, jakie tutaj choroby jest, także dokładnie widać. Także koledzy, jeżeli tego, no to można sobie takie to zastosować. No i tak jak mówiłem, no długi termin ważności to jest 4 lata, to ma 3 lata ważności. To kosztuje 60, tabletki kosztują 60 zł, a to Adeno, no to w zależności, to pewnie to od gdzie kupujemy, ale między 6 a 10 zł za saszetkę. I jak mówiłem, no długi termin ważności, fajnie to działa u gołębi. Gołębie przede wszystkim, mając to już w szafce gdzieś tam schowane, widzimy, że coś się rozwija,
podajemy od razu i te gołębie szybciutko się, ta choroba jeszcze się nie rozwinie, jak już ją zwalczymy i te gołębie szybciutko wychodzą z tego bez jakiegoś takiego wielkiego uszczerbku na tym zdrowiu. Ważną rzeczą jest też to, żeby, bo wielu tych hodowców podaje leki nieraz źle. Trzeba uważać, żeby nie przedawkowywać tego leku. Jeżeli jest podany na 4 litry, to dajmy to w 4 litrach. I jeżeli między 6 a 10, to nie dajmy więcej niż 10. Później gołębie, jeżeli to tak dajemy zbyt długo, no to dostają, no przede wszystkim gołąb ma małą wątrobę, no i obciąża, no i później z tego gołębia to już nic, jeżeli mu zniszczymy całą wątrobę. I zbyt duże stężenie też jest, trzeba tyle, jeżeli tego no już jest wystarczająco obciążony ten gołąb tym leczeniem, a jeżeli mu jeszcze to zdublujemy dawkę albo przeciągniemy nie 10, 15 dni, bo będzie lepiej, nie będzie lepiej, będzie gorzej nawet i te gołębie ciężko później je odbudować. Gołąb ma być przede wszystkim szybko reakcja i wtedy się łatwo leczyć, nie trzeba nic, tak jak mówię, no jeżeli mamy coś takiego, widzimy, że coś się dzieje, dajemy nie tak jak jest między 6 a 10 dni, nieraz po 3 dniach już jest widoczna poprawa, ale dajemy powiedzmy te minimalne 6 dni, jeżeli chodzi o te tabletki. Także zrobię małą pauzę, pokażę jeszcze te małe mikołajewskie w ręku. Akurat tutaj mamy, a to poprzechodziły, jeszcze tak pomieszały, akurat tutaj mamy, w tym roku będzie rok na groszki. Będzie tutaj akurat tak jest na białych ogonach, fajne gołębie, jeszcze nigdy nie było robione z tych, to jest ich dwa takie groszki. Tutaj mamy już kiedyś pokazywane, ale moim zdaniem będzie to fajny gołąb ola, ja go może tutaj położę, nie, na trawie może lepiej, z kirowogradzkich, ma taki rudy siwy ogon i na białym dziobie. I tutaj mamy dwa angliki, też fajne rosną. Teraz gołębie się już tak rozkręciły, już fajnie to wszystko funkcjonuje. Także tylko, że ta pogoda jest kiepska. Było kilka dni, które były nawet upalne, a teraz znów jest po kilkanaście stopni i mokro. Cały czas mokro jest. Także, ale zaprosimy panią tutaj operator, żeby nam pomogła nagrać te gołąbki w ręce. Pokażę właśnie fajne, tak ciekawe, coś mu takie dwa piórka wiszą. Ciekawe te gołąbki są, bo... Ale pokażę. Zrobię pauzę i pokażę je za chwilę. No i tutaj pokażę te ciekawe, one są takie fajne jak wyszły. One są bardzo takie jasne spody i ciemne pod skrzydłami. Fajne gołębie. Takie mają ciemno pod skrzydłami. Fajnie w górze to pewnie będzie wyglądało, to akurat sobie ten kolega zarezerwował, ale jak one urosły, to już zupełnie inne te gołąbki są. Tu jest ten drugi, ten już jest inny, ale to jest powiedzmy rodzeństwo, a ten znowu ma ładniejszy ogon. Takie właśnie przebarwienie na ogonie, jeszcze nie tak bardzo nie widać, bo jeszcze są krótkie na krótkim ogonie, ale no i tutaj ma taką plamę na skrzydle. One będą obydwa takie na rogowym dziobie, już takie. Takie gołębie zeszłego roku były. Ogólnie ten gołąb był taki sam, jest tam u kolegi pod Lubinem. Jest taki właśnie gołąbek, była samiczka, a tutaj mogą być nawet dwie samiczki. Nie wiadomo. No takie te gołąbki, takie na koniec. Także życzę kolegom przede wszystkim udanego sezonu lęgowego, żeby gołębie nie chorowały. Miejmy nadzieję, że te, już tak mówię na zapas, ale lepiej, żeby nie przydawały się te środki, ale jeżeli by coś się tam przytrafiło, no to, że środki pomogą. Naprawdę fajnie to się tego, no i dobrze po prostu się tak zaopatrzyć. Gdzieś tu miałem jeszcze jedną rzecz, chciałem pokazać, ale już.
już mamy. Wielu hodowców ma problem, że gołębie z grytowników wycinają tutaj pióra na wol. Ja biorę tutaj one, tutaj jak ten oryginalny grytownik jest, no to jest powiedzmy z pół centymetra wyżej niż tutaj jest. Ja to pilnikuję, robię pilnikiem i łagodzę te krawędzie i to tak zapobiega, bo jednak to jest, grytownik jest wyższy i te gołębie, powiedzmy takie na niższych nogach, no to mają ciężko dostać tam do środka. Także tu akurat tutaj mam do grytowników daję tak samo tą paszę dla kurcząt. No ale te gołębie jak już tutaj no, pobierają tą czy to gryt, czy tą właśnie paszę, no to właśnie tutaj bardzo często to jak nieraz przy tych właśnie grytownikach, to te ostre krawędzie wycinają te pióra na wolu, no i to tak gołębie tak nieładnie wyglądają. Tak jak widać, nie, to jest sfazowane tutaj elegancko, no i już jest takie łagodniejsza krawędź. Jest druga taka możliwość, tylko gdzieś tam z boku jest położone, zakupić sobie poidło belgijskie. Powiedzmy, to jest na tej samej zasadzie zrobione co ten grytownik. Ona tam ma mniejsze troszeczkę i dużo niższe jest, z 2 cm niższe jest. No tylko, że no to jak gołębie, no mają tendencję grzebania w tym i rozsypywania. Także trzeba tego mniej nasypywać, ale dużo niższe jest i fajniej. I te gołębie właśnie tu sobie tych piór nie wycinają. No to jak mówiłem, to ostre krawędzie. Albo jest takie sfazowanie, albo właśnie zastosowanie tego poidełka, poidła jako grytownik belgijskiego i też się po prostu te gołębie już tutaj tych piór nie niszczą, bo to tak te gołębie później tak nieładnie wyglądają. Także taka ciekawostka, jeżeli by kto miał tam chęć zastosowania, no fajna sprawa, ale no to jest taka indywidualnie. Także pozdrawiam wszystkich, jak zwykle zapraszam na kolejne filmy. Coś za i do zobaczenia.